Znaczy tak, funkcjonuje jakiś stereotyp, że księgową z reguły to jest pani w pewnym wieku, bez poczucia humoru. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest do końca prawdą. Najlepszym przykładem jestem ja, nie jestem kobietą, nie jestem w starszym wieku. Wykonuję ten zawód od kilku lat. Myślę, że będę go wykonywał już do końca swoich dni. Co mogę powiedzieć? No, na pewno księgowi są ludźmi takimi jak całe nasze społeczeństwo, czyli trafiają się i ponuracy, ale trafiają się i ludzie z dużym poczuciem humoru. Myślę, że to są ludzie, którzy muszą cały czas przeciwstawiać się jakimś wyzwaniom, które stawia nam ta codzienność, przepisy prawne i zwykłe problemy, z którymi musimy podołać. Także nie zgodziłbym się na pewno, że stereotyp księgowego to taki typowy ponurak albo typowa pani, która naprawdę przytłoczona przez te przepisy, przez to życie jest taka mało przystępna i postrzegana przez resztę pracowników firmy jako ta niedobra. Myślę, że tak, są to dwa stereotypy. Jest stereotyp w firmie i stereotyp na zewnątrz. W firmie jest postrzegana oczywiście jako osoba, która wiecznie się czegoś czepia, ma pretensje, szuka danych, sprawdza dokładnie opisy, informacje, dokumenty. To jest stereotyp w firmie. Także dział, który generuje koszty, dział, który nie przysparza zysków, aczkolwiek nie jest to prawdą, gdyż dane finansowe, które dostarczamy, są bardzo przydatne i przynoszą o wiele więcej dobrego niż złego w firmie. Natomiast na zewnątrz myślę, że stereotyp powoli się zmienia, ponieważ coraz więcej młodych ludzi wchodzi w ten zawód i jest zainteresowany rozwijaniem swojej kariery w tym kierunku. Ja myślę, że jedyną metodą to jest promocja i otwartość cały czas zawodu księgowego na szerszym forum dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo zobaczyło, że ten księgowy to naprawdę jest ciężki zawód do wykonywania, ale mimo to jest normalny człowiek jak każdy inny i stara się wychodzić naprzeciw problemów ludzi i rozwiązywać te problemy. Ja myślę, że tak, bo taki konkurs przyciąga przede wszystkim młodych ludzi. Ja myślę, że bez przyciągnięcia młodych ludzi ten zawód po prostu umrze siłą rzeczy. Natomiast młodzi ludzie coraz częściej korzystają z dostępności mediów, portali społecznościowych, portali typowo już rachunkowych czy podatkowych, także myślę, że to jest na pewno dobry pomysł, dobra inicjatywa.